W dobrze znanym nam kazaniu na górze, opisanym w Ewangelii Mateusza, rozdziały od 5 do 7, Pan Jezus podsumowuje tymi słowami. W Mateusza 7:15 Pan Jezus mówi o wąskiej bramie i wąskiej drodze, która prowadzi do życia. Przejście przez bramę trwa tylko chwilę, ale drogą musimy iść przez całe nasze życie, a na końcu tej drogi jest cel naszej podróży. Podczas naszego ostatniego wykładu rozważaliśmy to, że Bóg nie powołał nas, abyśmy poszli do nieba, ale abyśmy upodobnili się do Pana Jezusa Chrystusa. Predestynacja oznacza wyznaczenie celu zawczasu. To tak jak wsiadając do pociągu, na bilecie masz podany cel podróży. Podobnie, gdy wsiadasz do samolotu, na bilecie podany jest cel podróży. I pociąg czy samolot może po drodze zatrzymywać się w różnych miejscach i to mogą być bardzo ciekawe miejsca, ale my nie wysiadamy z pociągu, ponieważ chcemy dotrzeć do celu naszej podróży. I każdy, kto wsiada do pociągu czy do samolotu, chciałby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. To szczególnie dobrze widać, kiedy pociąg jest spóźniony i pasażerowie okazują niecierpliwość. I podobnie, gdy samolot jest opóźniony. Dlaczego tak jest? Każdy chce osiągnąć cel podróży tak szybko, jak to tylko możliwe. I gdyby wszystkich było stać na podróż samolotem, wszyscy podróżowaliby samolotem, ponieważ można osiągnąć cel podróży dużo szybciej. Ale wśród chrześcijan nie widzę takiej gorliwości, by osiągnąć ten cel podobieństwa do Jezusa szybko. Być może wynika to z faktu, że wielu z nich nie wie, jakie jest ich przeznaczenie. Gdyby zapytać wielu chrześcijan, przypuszczam, że 99% powiedziałaby, że ich przeznaczeniem jest niebo, ale nie ma ani jednego wiersza w Biblii, który by coś takiego stwierdzał. Cel podróży wyznaczony przez Boga to podobieństwo do Chrystusa, a niebo jest tylko produktem ubocznym. To nie jest fizyczne, geograficzne miejsce, do którego Bóg chciałby nas zabrać, ale przemieniony charakter, tam nas Bóg zabiera. I jeśli tego nie dostrzegliśmy, to nie znamy celu chrześcijańskiego życia. Nie widzimy właściwego celu, pełnego powodu, dla którego Jezus przyszedł tutaj na ziemię. Nie przyszedł, jak wielu chrześcijan mniema, by zbawić nas od piekła i zabrać nas do nieba, jak wielu kaznodziejów głosi. On przyszedł, aby zbawić nas od grzechu, a cała natura Adama opisuje grzech. On przyszedł, aby uczynić nas świętymi, to znaczy uczynić nas podobnymi do siebie samego. Widzieliśmy to, gdy studiowaliśmy tą pierwszą obietnicę daną w Nowym Testamencie. Nadasz mu imię Jezus, ponieważ on zbawi swój lud nie od piekła, nie od choroby, nie od biedy, ale od grzechu. I kiedy chrześcijaństwo odwraca się od tej obietnicy z Mateusza 1:21 do czegoś innego, co wygląda dobrze, jak zbawienie od piekła, zbawienie od choroby, zbawienie od biedy. Można mieć wiele różnych rodzajów zbawienia. Zbawienie od analfabetyzmu, zbawienie od ignorancji, wiele różnych rzeczy. Ale Jezus przyszedł zbawić nas z grzechu i uczynić nas podobnymi do siebie samego. Kiedy to dostrzegamy jako nasz cel, miejsce, w którym zaczęliśmy podróż, to grzech. Przychodzimy do Chrystusa, wchodząc przez ciasną bramę, czyli rodzimy się na nowo, aby stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie da się wejść na tą drogę, nie przechodząc przez bramę. Jezus mówi, że On jest drzwiami. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówi, że jeśli ktoś chce wejść na tą drogę, przechodząc przez mur i dostać się do środka, to mówi, że taki człowiek jest złodziejem. Jana 10
9:9 Jezus mówi: ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Ale jeśli ktoś chce wejść na tą drogę w jakiś inny sposób, będzie zdyskwalifikowany. Nie można dołączyć do maratonu w połowie drogi. Musisz rozpocząć na linii startu. Możesz w każdym momencie się przyłączyć i biec wzdłuż maratonu i dotrzeć do mety, ale tam będziesz zdyskwalifikowany, ponieważ nigdy nie stanąłeś na starcie. Chrześcijańskie życie ma swój start, jak w każdym biegu. Chrześcijańskie życie jest nazwane biegiem. W liście do Hebrajczyków 12:1-2. I tym punktem startu nie jest urodzenie się w chrześcijańskiej rodzinie, ani też bycie ochrzczonym w wodzie, ale narodzenie się na nowo, tak jak Jezus powiedział Nikodemowi, który był biskupem. Nawet biskup musi się na nowo narodzić. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, Jezus powiedział do biskupa Nikodema. Ewangelia Jana, 3 rozdział. A więc widzimy nowe narodzenie, stanie się nowym stworzeniem, gdzie Chrystus odcina nas od tego drzewa Adama i zaszczepia nas w siebie samego. To jest nowe narodzenie, gdy zostajemy wszczepieni w Chrystusa. I to możemy też przyrównać do przejścia przez bramy, za którą rozpoczyna się długa droga, która prowadzi do naszego ostatecznego celu, który polega na zupełnym upodobnieniu się do Chrystusa. Ta długa, wąska droga jest nazywana uświęceniem, stawanie się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Coraz większe i większe i większe oddzielenie od tej adamowej natury, którą nosimy w sobie samych. Biblia nazywa ją ciałem. To jest inne słowo, które opisuje tą adamową naturę, która sprawia, że zachowujemy się jak wszyscy niewierzący na tym świecie. Ale Chrystus przyszedł, aby nas od tego wyzwolić, zbawić nas z grzechu i uczynić nas podobnymi do siebie samego. W jaki sposób On to czyni? Przez Ducha Świętego. W Starym Testamencie dał ludziom prawo i powiedział, by próbowali żyć według tego. Nikt nie był w stanie tego zrobić. Udawało im się przestrzegać pewnych przykazań, ale nie wszystkich. A nawet jeśli udawało im się przestrzegać wszystkie przykazania, to tylko na zewnątrz. Nie mogli poradzić sobie z zepsutą naturą wewnątrz własnych serc, bez względu na to, jak się starali. Paweł, który był jednym z najbardziej gorliwych Izraelitów, człowiekiem bogobojnym, zgodnie z literą prawa, jak powiedział, człowiek bez nagany. Mówi o tym w liście do Filipian w 3 rozdziale, co znaczy, że zgodnie z tymi wszystkimi zewnętrznymi wymogami prawa wszystkiego przestrzegał, podobnie jak ten bogaty młodzieniec z Ewangelii Marka 10 rozdziału, który przyszedł do Jezusa, a kiedy Jezus powiedział mu, żeby przestrzegał przykazań, to on stwierdził, że wszystkich przestrzegał od młodości i Jezus tego nie kwestionował. Było wielu pobożnych ludzi w czasach Jezusa, którzy przestrzegali wszystkich przykazań na zewnątrz, przestrzegali wymogów prawa i byli zupełnie bez nagany, ale nie mieli w sobie ani grama boskiej natury. To było tylko zewnętrzne oczyszczenie. Jezus nazywa to oczyszczaniem kielicha na zewnątrz, ale wewnątrz jest brud, a tym się nie przejmujecie. Chrystus przyszedł, aby oczyścić to, co wewnątrz. Kiedy wewnątrz zostanie oczyszczone, wtedy to, co na zewnątrz, automatycznie staje się czyste. To tak jak gdy zlikwidujemy przyczynę choroby przez antybiotyk, zewnętrzne symptomy natychmiast ustają, bez względu na to, jaka to choroba. Czy to gorączka, czy jakieś wrzody, cokolwiek. Kiedy przyczyna tej choroby zostanie usunięta przez antybiotyk, zewnętrzne symptomy ustają. A więc Jezus przyszedł z siekierą, którą przyłożył do korzeni. O tym mówił Jan Chrzciciel. On nie przyszedł z nożycami, aby poodcinać złe owoce, które rodzi nasze życie. Życie wielu chrześcijan właśnie na tym polega, odcinaniu złego owocu, aby ładnie wyglądać przed ludźmi, zachowywać się w taki kulturalny, cywilizowany sposób, ale jest ogromna różnica między prawdziwym chrześcijaństwem a cywilizacją.
Jezus nie przyszedł po to, żeby uczynić nas miłymi ludźmi. On przyszedł, aby nas zupełnie przemienić w nowe stworzenia, całkowicie nowi od wewnątrz. Jest wielka różnica między wytresowanym, dobrze zachowującym się psem, a małym dzieckiem, które może jeszcze nie być dobrze wychowane i brudzi podłogę, ale jest między nimi wielka różnica. To dziecko ma w sobie potencjał stania się człowiekiem. Natomiast ten pies, choćbyśmy nie wiadomo jak go tresowali, nigdy nie stanie się człowiekiem. W ten sam sposób to stare stworzenie, ten stary człowiek, którym jesteśmy w Adamie, z czym się rodzimy, wszelkie próby oczyszczania się z tego, nabywania kultury i poprawiania siebie, nigdy nie jest w stanie zmienić tej osoby w Syna Bożego. To tak jakby byśmy próbowali zamienić psa w człowieka. Możemy go nauczyć, by się dobrze zachowywał, by był posłuszny, ale nigdy nie stanie się człowiekiem. Można wziąć syna Adama i uczyć go wszystkiego, nauczyć go religijności. To wszystko nie sprawi, że stanie się dzieckiem Boga. Do tego potrzebna jest nadprzyrodzona przemiana od wewnątrz, gdzie Bóg dokonuje duchowej przemiany wewnątrz danej osoby. Takie znaczenie ma ta ciasna brama. Wielu ludzi nie przechodzi przez tą bramę. Chcą dostać się na wąską drogę w jakiś inny sposób. Przeskakują przez mur, tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. I na końcu będą zdyskwalifikowani, ponieważ nie wolno wchodzić na tą drogę inaczej jak tylko przez bramę. Ale kiedy już wejdziesz przez bramę, wielu chrześcijan robi ten błąd, że gromadzą się przy bramie. Jest ogromny tłum, miliony chrześcijan zgromadzonych wokół bramy, podczas gdy powinni iść tą drogą do celu. Na tym polega poddanie się Duchowi Świętemu każdego dnia w naszym życiu. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, czytamy, że gdy Chrystus się objawi, będziemy do Niego podobni. Osiągniemy cel naszej podróży. Pierwszy list Jana 3:2. W drugiej części tego wiersza czytamy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. A następny wiersz mówi nam, jaka jest nadzieja chrześcijan. Ponownie, gdybyśmy zapytali wielu chrześcijan, 99% odpowiedziałaby, że ich nadzieją jest to, że Chrystus powróci. Ale to jest tylko połowa nadziei. Druga połowa jest taka, że gdy On powróci, my staniemy się do Niego podobni. To jest niezwykle ważne. I następny wiersz mówi nam, że każdy, kto w Nim pokłada tę nadzieję. Nie, że Chrystus powróci sam. Sam powrót Chrystusa jest wielką nadzieją, jest nazywany błogosławioną nadzieją, ale co się z tym jeszcze wiąże, to fakt, że gdy On się objawi, my będziemy do Niego podobni. Jeśli masz tę nadzieję, to co będziesz robił? Popatrzmy na Jana 3:3. Wtedy w ciągu całego naszego życia będziemy się oczyszczać. Pierwszy list Jana 3:3. Tak jak On jest czysty. Wielu chrześcijan, dlatego że nie czyta uważnie Biblii, jedyne oczyszczenie, o jakim wiedzą, to oczyszczenie, którego dokonuje Bóg przez krew Jezusa Chrystusa. Natomiast Biblia mówi o dwóch rodzajach oczyszczenia. Jedno to to, którego Bóg dokonuje, a drugie to to, którego my dokonujemy. Pierwszy list Jana 1:7 mówi nam, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest Boża praca. Pierwszy rozdział i 9 wiersz mówi nam, że On, Bóg, jest wierny, by oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. To jest Boża praca. Ale pierwszy list Jana 3:3 mówi o naszej pracy oczyszczania samych siebie. Czytamy też o tym w 2 liście do Koryntian w 7 rozdziale i 1 wierszu. Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu, ciała i ducha. Oczyśćmy się. To samo czytamy w 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale i 21 wierszu. Jeśli więc ktoś oczyści siebie samego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego,
W tych wierszach, które właśnie zacytowałem, widzimy te dwa rodzaje oczyszczenia. Jedno oczyszczenie, którego dokonuje Bóg i drugie, którego my sami musimy dokonać. Możemy mieć ufność, że Bóg wykona swoją pracę, jeśli my spełnimy warunki. Jeśli wyznamy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas wszelkiego grzechu. Usunie wszystkie nasze grzechy i nigdy ich nie wspomni. Zgodnie z listem do Hebrajczyków, 8 rozdział i wiersz 12. I usprawiedliwi nas w Chrystusie, jak czytamy w liście do Rzymian 5:9. To znaczy, że ogłosi nas sprawiedliwymi. Bóg to uczyni. Ale co oznacza to oczyszczanie samych siebie? To jest ta wąska droga. To jest droga uświęcenia. To jest droga przemiany na podobieństwo Chrystusa. I to dokonuje się stopniowo. Chrzest w Duchu Świętym jest swego rodzaju kryzysem. To jest jak przejście przez bramę, ale potem potrzebujemy odnowy tego. Potrzebujemy ciągłego napełniania Duchem Świętym. List do Efezjan, 5 rozdział i wiersz 18 mówi do tych, którzy już doświadczyli chrztu w Duchu Świętym i mówi do nich, bądźcie napełniani Duchem Świętym albo bądźcie nieustannie zanurzani w Duchu Świętym. Chrzest oznacza zanurzenie. Przychodzimy do wodospadu Ducha Świętego i zostajemy zanurzeni w Nim, ale potrzebujemy stać nieustannie pod tym wodospadem, aby doświadczać tej pełni Ducha. I gdy zwiększa się pojemność naszych serc, możemy doświadczyć większej i większej pełni Ducha Świętego. I w ten sposób coraz bardziej upodabniamy się do Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie jestem w stanie sam przemienić się na obraz Jezusa Chrystusa. To jest praca Ducha Świętego, który czyni mnie podobnym do Jezusa, ale ja muszę współpracować z Nim przez oczyszczanie samego siebie. To znaczy, że gdy Duch pokazuje coś we mnie, co nie podoba się Chrystusowi, ja muszę się tego pozbyć. On się za mnie tego nie pozbędzie. Na przykład, jeśli oglądasz jakiś program telewizyjny, w którym są jakieś nieczyste rzeczy, jakaś niemoralność, jakieś sceny, które zanieczyszczają Twój umysł, Duch Święty nie naciśnie pilota, żeby zmienić kanał. Nie, On chce, żebyś Ty to zrobił. On Ci powie, to nie jest coś, co Chrystus by oglądał. Ale jeśli chcesz oglądać ten brudny film, to Twoja sprawa. Ale nie będziesz szedł wąską drogą i nie będziesz stawał się podobnym do Chrystusa, jeśli nadal będziesz to oglądał. Ty musisz wziąć pilot i zmienić kanał. To tylko przykład. Możesz surfować po internecie i możesz być kuszony, by wejść na stronę o zawartości seksualnej. Duch Święty nie zatrzyma cię przed kliknięciem myszą, aby wejść na tą stronę. On ci powie, że nie powinieneś tam wchodzić. On pobudzi cię w duchu, ale to ty musisz się oczyścić. Ty musisz zdecydować, że tego nie zrobisz. I powiesz, Panie, chcę pozbyć się tego nawyku w moim życiu. Kiedy Duch Święty widzi, że to robisz, widzi, że tego pragniesz, na tym właśnie polega Jego próba. W tych różnych sytuacjach On chce zobaczyć, czy Ty naprawdę chcesz być jak Chrystus, czy też nie. A kiedy widzi, że jesteś poważny w tym, że chcesz być podobnym do Chrystusa, wtedy On Cię przemieni. Ważne, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Pozwólcie, że to powtórzę. Ty sam nie przemienisz się w obraz Chrystusa. Nie jesteś w stanie wyprodukować z siebie boskiej natury. Choćbyś próbował przez milion lat, nie jesteś w stanie wyprodukować ani odrobiny boskiej natury. Boska natura musi być ci dana od Boga, wszczepiona w ciebie i przekazana tobie, ale ty musisz usunąć bariery, jakie są w kanale, które uniemożliwiają mu przekazanie tobie tej natury. Musisz usunąć to wszystko, co powstrzymuje Boga przed udzieleniem Ci Jego natury. Na tym polega oczyszczanie siebie samych. Pozbywam się z mojego życia tego wszystkiego, co Duch Święty nakazuje mi się pozbyć. Nie to, co ludzie mówią. Ja nie mówię ludziom, masz się pozbyć tego czy tamtego. Ja jedynie mogę zasugerować, że to jest szkodliwe dla Ciebie. I pewne rzeczy ludzie dopiero po jakimś czasie dostrzegają. Ja na przykład, ani moja żona, nie obwieszamy się biżuterią, ale nie mówimy innym osobom, że nie mają tego robić.
Być może jeszcze nie mają na to zrozumienia, ponieważ to nie są jakieś same w sobie grzeszne rzeczy. To są rzeczy, co do których ktoś może mieć przekonanie, że powinien lub nie powinien ich robić. Apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, że nawet w pośród wielu tych rzeczy, które możemy robić, 1 Koryntian 6:12, Paweł mówi, że nie robiłby ich wszystkich, gdyż prawdziwie duchowy człowiek nie tylko pozbywa się tych grzesznych rzeczy, pozbywa się nawet prawych rzeczy, które stanowią przeszkodę w osiągnięciu celu. W rozdziale 9 Paweł mówi o sportowcach. Jest wiele rzeczy, które sportowcy mogą jeść, ale jeśli będzie jadł to wszystko, nigdy nie zdobędzie nagrody. Musi się dyscyplinować, co będzie jadł, a czego nie będzie jadł. Sportowiec może spać do 8 rano, ale jeśli będzie codziennie spał do 8-9 i nie wstanie, aby trenować, istnieje prawdopodobieństwo, że nie zdobędzie medalu. A więc jest wiele rzeczy, z których sportowiec rezygnuje, aby zdobyć medal na olimpiadzie. Podobnie, gdy mówimy o oczyszczaniu samych siebie, to nie mówimy tylko o pozbywaniu się grzechu. To dotyczy także rzeczy, które przeszkadzają mi w zdobyciu korony, które powstrzymują mnie przed upodobnieniem się do Chrystusa. One same w sobie nie muszą być grzeszne. I ja nie będę się wdawał w ocenę osoby, która to robi lub tego nie robi, ale ja sam postanowiłem nie korzystać z nich, nie robić ich, ponieważ ja chcę dotrzeć do celu jak najszybciej. A więc gdy Duch Święty widzi, że my jesteśmy poważni w osiąganiu tego celu, On będzie udzielał nam coraz więcej boskiej natury i On czyni to przez zmianę naszego myślenia. Popatrzmy na ten wiersz z listu do Filipian 2:5, gdzie czytamy: Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. W liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy takie słowa odnoszące się do umysłu. To jest bardzo ważne, abyśmy dostrzegli funkcjonowanie umysłu, moc umysłu w chrześcijańskim życiu. Rzymian 12:2, gdzie czytamy: Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu. A więc ta przemiana dokonuje się przez odnowę naszego umysłu. Upodobnienie się do tego świata też ma miejsce w naszym umyśle. Musimy ten wiersz czytać w następujący sposób. Nie myśl tak, jak myśli ten świat. Nie pozwól, aby ten świat uformował ciebie według swojej modły. Tak można by sparafrazować ten wiersz. Ale pozwól Duchowi Świętemu, aby zmieniał twój sposób myślenia. Abyś myślał tak, jak Chrystus myśli. Patrzysz na ludzi, rzeczy, okoliczności i widzisz je tak, jakby je widział Chrystus. A więc widzimy, że to następuje przede wszystkim w naszym umyśle. Czyli Duch Święty najpierw zmienia mój sposób myślenia, a następnie mój charakter. Dlatego umysł jest tak ważny. Musimy pozwolić Duchowi Świętemu zmieniać nasz sposób myślenia, zmieniać naszą skalę wartości. Na przykład w świecie pieniądze są uznawane za najważniejszą rzecz, obok honoru, pozycji, władzy, popularności, przyjemności, wygody. To są rzeczy, które są uznawane za bardzo ważne i godne, by poświęcić wiele rzeczy, aby je zyskać. I wielu ludzi poświęca całe życie, goniąc za tymi wartościami. Ale Pan Jezus Chrystus nie poświęcił swojego życia, goniąc za pieniędzmi, przyjemnością, władzą czy wygodą, ani żadną z tych rzeczy. On poświęcił swoje życie, aby pełnić wolę Ojca. I na tej drodze musiał zrezygnować z innych rzeczy. Nawet w jednym miejscu czytamy, że nie miał czasu, by zjeść. Czy jest coś złego w tym, by zjeść? Nie. Ale Jezus nie miał na to czasu, ponieważ były inne rzeczy, które były ważniejsze. Służył innym ludziom. I widzimy, że poważni chrześcijanie, którzy chcą całym swoim życiem służyć Bogu, będą mieli odmienną skalę wartości.
Dla światowego chrześcijanina, który próbuje skorzystać ze wszystkiego, i muszę powiedzieć, że większość chrześcijan, których spotkałem, próbują tak właśnie robić. Jedną nogą są w świecie, drugą w Królestwie Bożym i nigdzie nie docierają. Jedna noga w jedną stronę, druga w drugą i w rezultacie nigdzie nie idą. Natomiast Jezus Chrystus był zdeterminowany, by pełnić wolę swego Ojca. I w ziemskim życiu Jezusa widzimy, czego Ojciec chce od ludzi, jak ludzie mają żyć. Kiedy Bóg na początku uczynił Adama, jeśli chcesz wiedzieć, jak Bóg chciał, aby Adam żył, odpowiedź jest następująca. Tak jak Jezus żył na ziemi. Nie w tych ziemskich okolicznościach życia w Nazarecie czy w Ogrodzie Eden, czy też w Twoich okolicznościach, gdziekolwiek mieszkasz, to nie ma znaczenia. Geograficzna lokalizacja czy okoliczności nie mają wielkiego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jeździsz samochodem, czy na motorze, czy chodzisz pieszo jak Jezus. Nie o to chodzi. Istotą jest nasz system wartości. Jakie rzeczy Jezus cenił? Jeśli Duch Święty pomoże mi mieć system wartości Jezusa, to będę świętym człowiekiem. A więc takie jest znaczenie odnowy naszego umysłu, gdy mój umysł funkcjonuje jak umysł Jezusa. Moje wartości są tymi samymi wartościami, które miał Jezus w Jego życiu. I w rezultacie stopniowo staje się do Niego podobny. W podobny sposób działa ten świat na nasz umysł. Wielu chrześcijan uważa, że podobieństwo do świata wyraża się w naszym ubraniu, że kobieta ma nieskromny ubiór. Ale światowość nie polega na ubraniu. Ona jest w naszym umyśle. To sposób myślenia takiej kobiety sprawia, że ubiera się w sposób nieodpowiedni. Możesz ją zmusić do zmiany ubrania, ale to nie wyzwoli jej ze światowego sposobu myślenia. Nie, możesz ubrać psa w garnitur i założyć mu krawat i to nadal będzie pies. To nic nie zmienia. Możesz zmusić kobietę do innego sposobu ubierania się, ale to nie zmieni jej sposobu myślenia. Światowość jest w umyśle, tak jak uświęcenie rozpoczyna się w umyśle. A więc jest to niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli. Wtedy będziemy mogli otworzyć się, a szczególnie nasze umysły, aby Duch Święty przez Słowo Boże, które czytamy, objawiał nam naturę Boga i przemieniał nas na to podobieństwo. To powinien być nasz cel. Niech Was Bóg błogosławi.